Trend wyprowadzki na wieś nasila się już od kilku lat. Wpisała się w niego Katarzyna Kaczmarek, która wraz z mężem przeprowadziła się na wieś, do gminy Pruszcz w powiecie świeckim, na Kujawach i Pomorzu. No hejka na moim kanale, witam Was serdecznie z mojego nowego starego domu. Dzisiaj zabierzemy się za drzwi. Będę je skrobać, opalać, maltretować i doprowadzać do porządku. O tym, jak remontuje stary dom z 1903 roku i aklimatyzuje się na terenach wiejskich, opowiada na swoim blogu oraz za pośrednictwem filmików na kanale YouTube. To się nie uda, który ma tysiące widzów. To są twoje nowe stare włości. Tak, dokładnie. Moje nowe stare włości. Tu będzie sypialnia. No, pięknie, tak. Jaki piękny kominek. Tak, i działające. Jaka jest wasza historia w tym miejscu? Ja zawsze chciałam. Chciałam na wieś, ja tak okrakiem między wsią a miastem się wychowałam, bo moi rodzice mieli gospodarstwo po dziadkach, no i tak właśnie żyliśmy. No i gdzieś już w tym życiu dorosłym po prostu w tym momencie takim, jak już wiedziałam, że mogę sobie na to pozwolić, zaczęliśmy szukać. I to się udało, po prostu przyjaciela, rodzina pozbywała się tego, chciała się pozbyć. No i jak zobaczyłam ten dom, no to ja wiedziałam od razu, że to jest to miejsce. Poczułaś to? Tak, tak, poczułam to. Tym bardziej, że pierwszy dom, jaki w ogóle w życiu mi się spodobał i który chciałam kupić, no byłam za młoda i jeszcze nie miałam pieniędzy. No to był identyczny jak ten, tylko był mniejszy. I on jest teraz zrobiony w ogóle tam w rodzinnej mojej wsi. Jaka jest historia tego domu? Dom jest z 1903 roku, dokładnie. Historię tak pomału się dowiaduję, tak jeszcze tej całej historii tak nie mam poskładanej, bo no musiałabym do proboszcza, do księg i tak dalej. Trochę jeszcze mi brakuje czasu na to. Dużo staramy się robić sami pomału, ale wszystkie takie rzeczy konstrukcyjne, wymiany tam belki, belek dachu w remoncie, no to nie. Powiedz szczerze, w jakim ten dom był stanie, jak go kupiliście? Szczerze, miałam takie klapki na oczach, że ja nie wiedziałam, ale oczywiście nie żałuję niczego. Ja zawsze się śmieję, że ja nie uciekam na wieś, ja nie robię jakiegoś takiego zwrotu, ja po prostu wracam. Ja wracam tak naprawdę na wieś. Czujesz się tutaj szczęśliwa, wychodzisz na łąkę, oddychasz, patrzysz, co sobie wtedy myślisz? O Jezu. O czym ja nie myślę właśnie, o to chodzi, że o czym ja nie myślę. To jest właśnie cudowne w takich miejscach, mi się wydaje, że no, taki totalny powrót faktycznie do takich korzeni, do tego, żeby właśnie nie za wiele myśleć, dużo robić. Co najbardziej kochasz w tym miejscu? Chyba nie jestem w stanie wymienić tak konkretnej rzeczy, więc powiem tak już naprawdę, no wszystko, a najbardziej wbrew pozorom tutaj społeczność i to życie, takie towarzyskie. Ono w ogóle tak rozkwitło w moim życiu, że to jest niebywałe. Jak ktoś mi mówi, że na wsi jest nuda, to w ogóle nie wie, o czym mówi. Naprawdę. W mieście to się ludzie nudzą, tak naprawdę. No i przyroda, kontakt z naturą, to tak drugie miejsce na pewno. Obserwacja tego, cieszenie się tym i te moje codzienne spacery tam nad Wisłę, na te górki, to jest takie ładowanie baterii, że jak ja mam wracać do miasta, to naprawdę mam łzy w oczach, za każdym razem. Uzbrojenie? Uzbrojenie jest. Dajesz, Marysia. Widzisz tu, gdzie się błyszczy, to musisz... Dobrze? Mhm. Tak aż dojdziesz do drewna. Kurde, jakbym miała taką pomocniczkę, to by mi szybciej szło, wiesz? O, widzisz? Wow. Mhm. Widać, że jesteś artystyczną duszą, tworzysz takie piękne rzeczy. Jako artystka raczej się nie czuję. I sprawa jest bardzo prosta, bo to tak wynikło z takiej bardzo prostej rzeczy. Czyli byłam u lekarza, siedziałam sobie, czekałam na swoją kolej i po prostu pani wyjęła z worka motek, zaczęła dziergać i ja tak spojrzałam, wie, to jest to. No bo moja babcia dziergała i pamiętam, że coś tam pamiętałam. No i też od dłuższego czasu sobie takiej formy na wyciszenie szukałam. No i idealne to jest, po prostu idealne. Człowiek się skupia tylko na tym, oczko za oczkiem i jest czapka. Ale powiedz, zamierzasz się zajmować właśnie wytwarzaniem takich rzeczy, jak już tutaj osiądziesz na wsi na dobre? Znaczy tak czy inaczej to robię, więc pewnie tak. No. Sprawia mi to ogromną przyjemność, jeszcze to się podoba. Ja uwielbiam sama czapki, więc no na pewno.
A zauważyłaś, że takie rzeczy handmade mają teraz wzięcie? O, ogromne. Tak, bo musiałam, żeby pokazać, to musiałam przynieść swoje czapki, bo nie mam żadnej na stan taki, żeby sprzedać, że tak powiem, bo każdą jedną, którą zrobię, od razu. No i no to jest fajne, ludzie zaczęli doceniać rękodzieło i myślę, że to no jest ważne. Pandemia sprawiła, że co trzeci Polak rozważa przeprowadzkę lub już zmienił miejsce zamieszkania. Wynika z raportu Oto Dom – Szczęśliwy Dom – Badanie dobrostanu Polaków, zrealizowanego przez Uniwersytet SWPS. Około 6% Polaków aktywnie szuka nowego miejsca zamieszkania, a 15% myśli o takiej zmianie. Od początku pandemii 12% ankietowanych już zmieniło dom lub mieszkanie. Pandemia nasiliła przeprowadzkowy trend wśród Polaków? Zdecydowanie i muszę powiedzieć, że też bardzo różnorodne nieruchomości stały się obiektem pożądania i poszukiwań naszych rodaków. Przede wszystkim pandemia spowodowała, że z prostych sypialni, bo tym było dla części Polaków mieszkanie przed pandemią, właśnie z takiej sypialni mieszkanie stało się centrum wszechświata. Sytuacja, w której jesteśmy zamknięci w domu, jest dużym wyzwaniem, dlatego że człowiek jednak potrzebuje różnych doznań, różnych przeżyć, różnych emocji, doświadczeń. Natomiast no, własne cztery kąty nie zawsze tych doświadczeń i wrażeń dostarczają, a czasem dostarczają w nadmiarze, bo przecież pandemia spowodowała, że przeszliśmy na pracę zdalną, hybrydową, więc nagle okazało się, że podczas 24 godzin w ciągu doby jesteśmy wszyscy razem i mimo, że się przynajmniej w teorii kochamy, lubimy tak, i szanujemy, to jednak jest to trudne do wytrzymania, żeby cały czas być w jednym miejscu i wykonywać tak różne czynności, czyli i pracować, przygotowywać posiłki, potem jakoś się relaksować, spędzać czas, przytulać. No więc okazało się, że układ mieszkania, czasem wielkość, powoduje, że nie czujemy tego komfortu, który chcielibyśmy czuć. Dlatego właśnie pierwszym motywem do zmiany miejsca zamieszkania, jaki podają Polacy, to jest potrzeba większej przestrzeni. Aczkolwiek od razu powiem, że ci, którzy się już przeprowadzili, nie zawsze przeprowadzają się w miejsce rzeczywiście obiektywnie większe, w sensie fizycznym. Tylko często to jest kwestia układu pomieszczeń, na przykład dodatkowego pomieszczenia na miejsce do pracy. Więc tutaj wyraźnego trendu, że to musi być dużo większe mieszkanie czy dom, tego nie odnotowaliśmy w naszym badaniu, natomiast bez wątpienia ta ogromna przestrzeń jest w kategoriach marzeń, bo w badaniach pytaliśmy także o to, o czym Polacy marzą. No, marzą o miejscu bardzo przestronnym, dużym, ale to, co jest istotne, bardzo ważna stała się dla nas natura. Ta natura, która i otacza sąsiedztwo, w którym mieszkamy, a więc właśnie park, czy las, czy bliskość ścieżek rowerowych, ale także ta zieleń, która otacza nasze cztery kąty, czyli jakiś mały ogródek, przynajmniej taras, albo chociaż balkon, na którym możemy postawić trochę roślin, kwiatów i będziemy mieć taką namiastkę bycia na dworze, obcowania z przyrodą. Ta potrzeba zieleni i roślinności pojawia się także wewnątrz, w naszych domach. Kiedyś Polacy uciekali ze wsi do miasta, a teraz jest trend odwrotny. Tak, i właśnie pandemia nam na to pozwala w końcu, żebyśmy się właśnie z centrów miast przenosili czy na obrzeża, czy na wieś. Oczywiście zawsze będzie grupa osób, my mamy różnorodne potrzeby, jesteśmy różni i będzie grupa osób, która lubi mieszkać w centrum. Możliwość przejścia w tryb pracy zdalnej albo hybrydowej sprawił, że możemy się trochę oddalić od naszego miejsca pracy. No szczególnie jeśli na przykład jesteśmy rodziną z kilkorgiem dzieci i lubimy spędzać czas na dworze. Rzeczywiście wzrosło zainteresowanie i działkami, i domami pod miastami lub też wręcz na wsi. Ze względu na to, że możemy komunikować się przez internet, pozostawać w kontakcie i ze szkołą, i z pracą. Jak Polacy zwiększają swój dobrostan w miejscu, gdzie mieszkają, jeśli nie mogą się przeprowadzić? Nasze badania pokazały, że takim działaniem jest remont, który jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Bo na etapie przeprowadzania remontu nasz dobrostan spada, rośnie poziom stresu, to znaczy rzeczywiście otwarcie się na kontakt z fachowcami, konieczność kupowania różnych rzeczy, no jednak przebywania w miejscu, które czasem wygląda jak po wybuchu bomby, w tym okresie właśnie przejściowym bywa stresujące i angażuje nasze zasoby, ale warto to zrobić, bo jak wynika właśnie z naszych badań, dobrostan osób, które to zrobiły w trakcie pandemii, wzrósł bardzo istotnie. Na
różnych wymiarach. Bardzo często przedmiotem naszego remontu był właśnie taras, ogródek lub balkonik, co spowodowało, że właśnie mogliśmy cieszyć się widokiem pięknych roślin i przebywać trochę na świeżym powietrzu. Ale również to, co istotnie zmieniło się po remoncie, to aranżacja przestrzeni, ale dotycząca funkcjonalności spędzania różnego rodzaju czasu w domu, czyli remont spowodował, że miejsce do pracy nagle się znalazło, znaczy znaleźliśmy taką przestrzeń w naszym mieszkaniu, żeby tylko i wyłącznie poświęcić ją właśnie na wykonywanie tych czynności zawodowych, co jest bardzo istotne, dlatego że wiele osób w trakcie pracy zdalnej ma takie poczucie, że czas im płynie i już nie potrafią rozróżnić, co jest życiem prywatnym, a co życiem zawodowym. Bycie w takim nawet małym kąciku z biurkiem, w którym w pewnym momencie zamykam komputer, mówię, wychodzę z pracy, tak? Jest po prostu, zamykam drzwi, sprawia, że jesteśmy w stanie przejść w ten tryb relaksacji, miłego spędzania czasu. Raport OtoDom wskazuje, że ważne są tereny zielone w otoczeniu, bezpieczeństwo okolicy i obecność ogrodu. Liczą się również balkon, widok z okna, jakość powietrza, odległość od miejsca pracy, poziom głośności w okolicy czy nasłonecznienie mieszkania. Jeśli chodzi o warunki mieszkaniowe, najbardziej istotne w czasie pandemii stało się szybkie łącze internetowe. Ponad połowa badanych wskazała, że ma ono dla nich o wiele większe znaczenie niż przed pandemią. Obecność ogrodu lub balkonu czy tarasu plasuje się już na drugim miejscu. Jak widać, bliskość natury jest obecnie w cenie.